duża polityka, te spory polityczne na górze. W Warszawie zeszły również na dół do samorządu. Często są tak zapiekłe konflikty, nie tylko między starostą czy prezydentem, czy między organami samorządu, tak? Ale również między ludźmi w tym samorządzie. Tutaj, gdzie tak naprawdę powinna być bardziej współpraca, bo tutaj walczy się o to, żeby nie było dziury w chodniku, a przecież dziura na ulicy czy dziura w chodniku nie ma barwy politycznej i trzeba to rozwiązać, jeżeli walczy się o to, aby tutaj sprowadzić inwestora. Walczy o to się, aby wasz wspaniały kombinat i wielki pracodawca miał się dobrze, żeby nikt nie chciał tego zepsuć, no to też nie ma barwy politycznej. A niestety wiem z przekazów koleżanek i kolegów, że niestety również tutaj u was te takie totalne spory personalne niestety mają miejsce. I śmiem powiedzieć taką rzecz, że czym więcej SLD w samorządzie, czym więcej SLD we władzy, tym więcej merytoryki spokoju. Zgłosiliśmy naszych kandydatów po szerokich konsultacjach wewnątrz organizacyjnych, ale także konsultacjach przed Państwem człowiek do obraca. I powiem, że moim zdaniem, bo to mi się tak skojarzyło na roboczo, jest to twórcze rozszerzenie hasła wyborczego Clintona z roku 92, który powiedział... Co? Który powiedział: gospodarka głupcze, gospodarka głupcze. I za tą gospodarką jest człowiek, z tą gospodarką jest dom, z tą gospodarką wiąże się oczywiście praca. Oczywiście celem naszej tutaj lubińskiej lewicy i naszego środowiska lewicowego, ludzi, którzy sympatyzują z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, może dzisiaj jeszcze do SLD nie należą, ale pewnie niebawem to nastąpi, jest zagwarantowanie pełnego udziału w życiu publicznym wszystkim mieszkańcom naszego miasta, wszystkim mieszkańcom naszego powiatu, bez względu na zasobność portfela, bez względu na światopogląd, bez względu na pochodzenie. Bowiem dla nas człowiek jest wartością nadrzędną, jest to dla nas najważniejsze. O tym oczywiście zapomina nie tylko lubińska lewica, prawica, ale także prawica działająca na szczeblu ogólnopolskim. Dla naszej lubińskiej rządzącej dzisiaj niestety prawicy człowiek jest przedmiotem. Może być tylko, może liczyć tylko na siebie wyłącznie, nie może liczyć na tych, którzy dzisiaj sprawują władzę w imieniu społeczności lokalnej. Na zmiany w mieście i powiecie lubińskim. Czas na to, żeby lewica powróciła do tej władzy, do władzy samorządowej. Przypomnę, że pierwszym starostą powiatu lubińskiego był nasz kolega Józef Bobyl. I się okazuje, że to był najlepszy jak dotąd starosta. I oby te wspomnienia dzisiaj przekonały wyborców powiatu lubińskiego, że trzeba głosować na SLD, bowiem w SLD mamy ludzi, którzy godnie potrafią zarządzać i godnie z ich interesem.